Agnieszka Woźniak Starak 41L. Podczas swojej drugiej radiowej audycji do studia zaprosiła wyjątkowego gościa, którym okazała się Magdalena Boczarska 41L. Podczas rozmowy z aktorką dziennikarka wspomniała o zmarłym mężu, Piotrze Woźniaku Staraku. Trudno się nie wzruszyć. Agnieszka woźniak starak na dobre wróciła do pracy. Dziennikarka prowadzi teraz radiową audycję Life Balance i co tydzień do studia zaprasza różnych gości. Reklama do najnowszego programu zaprosiła Magdalenę Boczarską, z którą dziennikarka przyjaźni się, także prywatnie. Swoją znajomość zawdzięczają Piotrowi Woźniakowi Starakowi. Magda i Agnieszka poznały się podczas pracy nad filmem Sztuka Kochania Sprawdź, gdzie Boczarska zagrała główną rolę. Okazało się że film powstał, dzięki Agnieszce, która po przeczytaniu książki Wisłockiej, nam mówiła męża do ekranizacji lektury. Mam takie poczucie, że spotkaliśmy się z Piotrkiem, żeby zrobić ten film, wyznała podczas audycji Woźniak-Starak. W dalszej części radiowego programu wyszły na jaw zabawne kulisy znajomości Magdy i Agnieszki. Obie panie poznały się w domu dziennikarki, gdyż właśnie tam odbywał się casting do filmu Sztuka Kochania. Przesłuchanie miało miejsce w kuchni, do której w pewnym momencie weszła ubrana w piżamę prezenterka. Boczarska podczas radiowego spotkania z Agnieszką przyznała również, że pojawienie się na świecie jej syka Henia, 2L, zawdzięcza roli w filmie. Czytaj więcej na kolejnej.